Jest słoneczny dzień, to postanowiliśmy na spacer do Nikiszowca się wybrać. To, co w pełnym słońcu widzieliśmy, prezentuję na załączonych fotografiach. Chciałbym jednak na ich tle o innych familokach słów kilka powiedzieć. Są lata 50. ubiegłego wieku. Mieszkam na gminie w Michałkowicach. Przy ulicy Krakowskiej 2 i 3 były familoki, jakby pobielone z Nikiszowca. Jeden z nich stoi do dzisiaj, szary, zaniedbany i czekający na swój koniec. Drugiego już nie ma, na jego miejscu stoi blok. Tam, gdzie były ogródki działkowe i anlaga, tam też zabudowa spółdzielcza. Obraz byłej ulicy Krakowskiej pozostał tylko we wspomnieniach. Wracamy z Nikiszowca przez Szopienicę. Przy ulicy stoją familoki, bardzo podobne do tych z Nikisza. Nie są jednak tak zdobne i zadbane, bo przecież są w Szopienicach, a nie na Nikiszu, gdzie z nakładów społecznych zachowano zabudowę z początku XX wieku. W Świętuchowicach też stoją familoki. Takie mało zadbane. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy powinniśmy zachowywać pamiątki architektoniczne, co może i ciekawie wyglądają, ale nie spełniają obecnych norm bytowania? Czy może na ich miejscu stawiać nowe, przyjazne człowiekowi, ale bez historii? Jedziemy dalej do Siemianowic, a tam ulica Powstańców, taka cofnięta i w czasie, i jakby martwa. Na rondzie wjeżdżamy w ulicę Fitznera, gdzie została tylko jego willa, którą odrestaurowano, a dyrekcja Huty Jednej szuka swojego miejsca w rzeczywistości. A Żurek na Nikiszu był taki sobie, ale nie zatalił. No cóż, za szpam trzeba płacić. Niektórzy lubią wypić kawę w takim znamienitym miejscu. Lubią usiąść i powspominać historię, gdy się ma odpowiednią ilość lat.